Cześć. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić lekki system szyn montażowych FLS firmy Fischer. Ten system jest przeznaczony głównie dla branży instalacyjnej i służy do mocowania rurociągów kanałów wentylacyjnych i także do mocowania tras kablowych. Jak sama nazwa wskazuje, składa się głównie z szyn montażowych. Możemy wyróżnić trzy różne ich rozmiary o wysokości 17, 30 oraz 37 mm. Rozmiary te są przeznaczone do różnych zakresów obciążeń. Jak łatwo zauważyć, szyny mają specjalny kształt i są w środku wyposażone w ząbkowanie, które jest bardzo przydatne w połączeniach z innymi elementami. Oprócz szyn system posiada jeszcze inne akcesoria. Służą one głównie do wzajemnych połączeń szyn oraz do łączenia szyn z rurociągami. Do szybkiego i łatwego montażu jednej szyny z drugą mamy wstępnie zmontowany kompletny łącznik montażowy MW Klix. Montaż przy pomocy tego kątownika jest bardzo łatwy. Trzeba tylko go nałożyć, przycisnąć i przekręcić. Nałożyć, przycisnąć i przekręcić. Ten element jest już wstępnie zmontowany. Teraz wystarczy tylko dokręcić śruby. Oprócz tego wstępnie zmontowanego wariantu dostępny jest jeszcze klasyczny kątownik, za pomocą którego można wykonać takie samo połączenie, ale ma ono też możliwość wykonania połączenia przekręconego o 90 stopni. Do mocowania z podłożem istnieje jeszcze jeden kątownik, który dzięki swej spłaszczonej formie może być połączony bezpośrednio z podłożem za pomocą kotew. Inną możliwością połączenia z podłożem, szczególnie w przypadku większych obciążeń, jest stopka siodłowa, która jest także dostosowana do systemu szybkiego montażu. Natomiast do połączenia obejmy rurowej do szyny służą śruby młoteczkowe, które są dostępne w różnych długościach, a dołącza się je w bardzo prosty sposób. Wystarczy tylko przyłożyć do szyny i przekręcić. System umożliwia także dopasowanie długości poszczególnych elementów do indywidualnych potrzeb klienta. Inną wyjątkową zaletą systemu FLS jest możliwość zastosowania przyrządu do cięcia. Do wszystkich trzech rozmiarów szyn dostępna jest własna matryca, a cięcie na żądaną długość odbywa się bez opiłków i zadziorów.